No dzień dobry. No słuchajcie, już połowa grudnia. Dzisiaj tak wyjątkowo nagramy do was spacerek i mam gościa na ranczu. Przedstaw się. No dzień dobry. O. Michalina jestem. Michalina. Oj, fajnie. No zobaczcie, zima. Śnieżku jeszcze mało. Ale myślę, że jak wyślemy wszystkie prezenty, nie? To śnieg nam spadnie w nagrodę. Nie zabędzie. No krajobraz fajny. Szać. Mróz minus 10 stopni. Roślinki już śpią. A gąski jeszcze nie. Odzywają się jeszcze od czasu do czasu. Ale już w bezpiecznym miejscu. Żeby je lisy nie zjadły. Nakarmione, napojone. Nie fajnie wyglądają roślinki i zima. Tak. Tak? Zwłaszcza te iglasy. Żeby ta zima była też ładna w ogrodzie. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy takie romowisko. Gdzieś nazwoziłem pełne kamieni i rzuciłem je tak przypadkiem, niechcący naumyślnie. I tak to wygląda ładnie, jakby to były prawdziwe podgórza, nie? Jakby się te kamienie z góry zwaliły. No zobacz, jaka fajna panoramka. Teraz krzewów, bylin, tych co gubią liście na zimę i co zasychają. A po prostu nie widać, odrobinę hortensję, ale królową. Królują teraz iglaki, rododendrony, ostrokrzewy, dobrowiśnie, pierysy, a wszystko to, co jest zielone na zimę. Jak słyszycie, to nie chodzimy, stoimy w miejscu, pokazujemy panoramę, a zgadnij dlaczego, Michalinka? Ugniatamy trawę. No łamiemy tę źdźbła, bo jest minus 10 stopni i potem te wszystkie ślady będzie znać na wiosnę, bo tam przeszłość na pewno będzie widać na wiosnę po śladach, gdzie byłaś. Wiesz, wszystko zrobi się rude. Także nie warto chodzić, jak nie ma potrzeby. Po trawkach, które z daleka patrzymy sobie na ogródek, żeby zachować tą trawkę na wczesną wiosnę. Ona później odrośnie, ale wygląda to potem nie bardzo. Cichutko. Spokojnie, nawet sikorek zbytnie nie widać, nie? A dałaś im jeść? Tak. Dałaś im? Jest dołożony do karmika, to dobrze. No, pamiętasz ile tu było kwiatów? Od wiosny do jesieni. A teraz trochę pusto, nie? Żeby nie te krzewy iglaste. I to laurowiśnie, to by było kiepsko. Nie, tak to jest coś podziwiać, zwłaszcza z tarasów. O, patrz. Przyleciały jakieś ptaszki, całe stado, ale patrz, różne, nie tylko jeden gatunek, różne, pięknie. Czekają chyba na ten pokarm w pustce. Aha, a my przeszkadzamy, nie? Przeszkadzamy. To idziemy dalej, Michalina, nie będziemy przeszkadzać w obiedzie. O, widzisz resztę jarzębiny, już sikorki obiadają, fajnie, że była. A teraz jeszcze zostały jałowce, ostrokrzewy. Dużo mam tu różnych drzew, krzewów, gdzie te nasionka są. O i pewnie tam jakieś szkodniki siedzą na gałązkach. One się pięknie pożywią. Zobacz, staw biały, pewnie już można jeździć na łyżwach. Drewno ktoś w lesie szykuje. Jak to w zimę? Wszystko zaczyna spać. No dobrze, nawet dzięciołek. Jeszcze tam patrz daleko za. Na drzewku. Widzisz jakiś ładny ptaszek? O, poleciał. Poleciał. Także zima. Zima na całego. Z okazji zbliżających się świąt. Słuchajcie, ciepełka. Tak? Światłości w domu. Żeby światło nie brakło. Radości. Zdrówka. I fajnego jedzonka. Nie zapomnijcie o naszych braciach mniejszych, żeby też ich dokarmić przed świętami i aż do świąt następnych, bo to będzie okres, w którym trzeba trochę pomóc. My mieliśmy tak przyrodę, o tam ktoś przyszedł na ostrokrzew, widzisz? Mhm. O, już tam jest mało mieszanek, ale jeszcze trochę jest. A tak, żeby nikt nie głodował. Budki niech będą rozwieszone, niech one mają się gdzie schować. Pomyśl ciepełku przy kominku. Tak, ładnym ciasteczku, tam patrz jaki piękny jaszczur na brzozie. Ojej, już poleciał.
No ptaków jest tak jak latem. Konie też szykują sobie już święta. O, widzisz? Tak jakbym widział mamę jeszcze w kuchni. Krząta przed świętami. Zbierają już sobie. Szykują się. Także jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, tak Michalinka? Tak, wszystkiego dobrego dla wszystkich widzów. No. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Thank you.